jak będą się rozwijać tramwaje warszawskie do 2030 roku, a nawet 2050. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek nowoczesny. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj Kierunek Nowoczesność. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak tramwaje warszawskie szczegółowo będą się rozwijać do 2035 i trochę mniej szczegółowo bardziej planowane inwestycje do 2050 roku. Miesiąc temu zostały postawione i przedstawione mniej więcej koncepcje, jak to będzie wyglądać do 2050 roku. Wcześniej dostaliśmy informację o dokapitalizowaniu tramwajów warszawskich przez Miasto Stołeczne Warszawa na nowe inwestycje oraz wiem też trochę innych rzeczy bezpośrednio od tramwajów, które dostałem właśnie informację bezpośrednio przed emisją tego odcinka. Dostałem dokładny spis informacji, spis inwestycji, jaki jest aktualny proces zaawansowania, jak i również kiedy planowane są mniej więcej te inwestycje. I o tym wszystkim w dzisiejszym filmie, jak i również posługiwałem się też stanem transportu publicznego, gdzie część z tych inwestycji była co do modernizacji wymieniona, więc dziękuję bardzo tym dwóm źródłom, na których będę się dzisiaj opierać w tym filmie. Więc wszystko, co tutaj widzicie, możecie brać mniej więcej pod uwagę, że tak to będzie wyglądać i jeśli coś się zmieni, w komentarzu przypiętym będzie informacja o tym, jeżeli coś się zmieni w przeciągu najbliższych tygodni. Natomiast przejdźmy do samej odcinka. Odcinek macie podzielony na rozdziały, na wszystkie poszczególne inwestycje. No i tak, jak widzicie, to jest schemat 5 linii metra, bo to było przedstawione raz z nowym schematem tramwaju warszawskich. I o ile 5 linii metra mniej więcej wszyscy już teraz wiemy, o tym mówiłem w filmie miesiąc temu, jak coś macie link do niego wkładcie w opisie, o tyle o tramwajach trochę mniej się mówi. I co jest najsmutniejsze, jedna inwestycja wyleciała nawet z planowanych inwestycji do zrealizowania do 2050 roku. A nie ukrywajmy, od teraz to całkiem dużo jeszcze lat. No dobrze, przejdźmy sobie po kolei. Jak widzicie, tramwaje ogólnie są we wszystkich inwestycjach, poza oczywiście tymi na skraju, czyli Rembertów, Wesoła czy Wawer, cały czas nie mogą się doczekać tramwajów z takich dzielnic, które faktycznie widzimy. Nie mówię tu oczywiście o Ursusie, bo wiadomo, że Ursus cały czas nie może się również doczekać swojej linii tramwajowej, jak i również Ursynów. No dobrze, ale przejdźmy do tego, co faktycznie będzie powstawać. Przejdziemy sobie po kolei, bezpośrednio od tych inwestycji. Inwestycje, które są kreskowane, to są inwestycje modernizacyjne, czyli tam będą modernizowane trasy tramwajowe, a inwestycje przyciemnione i kreskowane, jak ta na Branickiego, to jest inwestycja, która została wykreślona z aktualnie planowanych do 2050 roku. Natomiast o tym, co będzie modernizowane i o tym, co zostało wykreślone, powiem później. Najpierw po kolei o wszystkich trasach, zaczynając bezpośrednio od odcinka do Ronda Marsa. Ten odcinek tramwajowy jest, pojawia się co jakiś czas w różnych koncepcjach. Jego główne założenie jest takie, żeby faktycznie na Marsa stworzyć nowy węzeł komunikacyjny. Według mnie ta trasa tramwajowa byłaby dobra, gdyby powstała jednocześnie z całym węzłem Marsa i wybudować większość trasy Marsa na wiaduktach i pociągnąć bezpośrednio to do samej stacji Warszawa-Gocławek. Wtedy to byłoby bardzo dobre połączenie kolei i tramwaju. W ten sposób aktualnie, owszem, tramwaje by zyskały dużo możliwości nowych przesiadek dla autobusów, które jadą bezpośrednio dalej trasą Siekierkowską, czy na Ostrobramską wjeżdżają, ale czy to jest niezbędne? To jest inwestycja bardzo kosztowna, bo samo wciągnięcie tramwajów tutaj to jest mocna i gruntowna przebudowa ulicy Grochowskiej. Nawet jeżeli byśmy przeciągnęli całą trasę tramwajową przez sam środek tego skrzyżowania, bo pewnie tak to byłoby preferowane, to na końcu jest mało miejsca na pętlę. Najprostszy pomysł to oczywiście jest przeciągnięcie samej pętli i wciśnięcie jej tutaj po drugiej stronie, gdzie aktualnie nie ma zabudowy. Jednakże to jest bardzo kosztowna inwestycja i nie będę ukrywać, że trochę to by się mijało mimo wszystko z celem, jeżeli chodzi o przesiadki. Chyba że ta trasa tramwajowa w przyszłości gdzieś by dalej pojechała. Bo jako punkt przesiadkowy w tym miejscu do autobusów, dobry, ale szkoda niestety, żeby nie dojechał do pociągów. Jednakże, ponieważ ta inwestycja powraca co parę lat do planów i założeń, mogę powiedzieć, że jej realizacja nie jest zbyt bliska. Aktualnie nie mamy przy niej żadnych prac realizacyjnych i planowane prace budowlane, znaczy planowane aktualnie finansowanie tramwaju warszawskiego do 2029 roku nie przewiduje tej inwestycji, ale jest uwzględniona w realizacji do 2050 roku w studium. Więc zobaczymy, czy faktycznie powstanie. Na razie to nie jest, to się nie zapowiada w aktualnej dekadzie, więc w skrócie
możemy o niej zapomnieć na długi okres czasu, bo nic nie powinno się dziać, włącznie nawet z projektowaniem. Co innego z tramwajem na Gocław. Od tramwaju na Gocław w najbliższym dniach, a nawet w najbliższym tygodniu jakoś mniej więcej pojawi się film, bo nagrałem całą tą inwestycję, jak wyglądać będzie. Więc autopromocja taka cicha, jeśli chcecie zobaczyć, kliknijcie subskrybuj. Natomiast to nie zmienia faktu, że sam tramwaj na Gocław jest inwestycją szybką do zrealizowania. Bo aktualnie mamy tak, inwestycja czeka tylko i wyłącznie na decyzje lokalizacyjne. Natomiast sama realizacja ma być zrealizowana, sama inwestycja ma być gotowa do 2029 roku, czyli całkiem niedługo. Natomiast najważniejszy element to jest to, iż ona powstanie niezależnie od budowy trzeciej linii metra. I to jest chyba najważniejsza rzecz, którą mieszkańcy Gocławia chcieliby usłyszeć. Tramwaj powstanie, powstanie. Metro, wiemy, jakie są aktualnie koncepcje, że to jest też polityczna część i tak dalej. I ja nie chcę się w ogóle wchodzić w tą politykę. Natomiast tramwaj był wcześniej planowany przed metrem. Metro zostało wymyślone później. Tramwaj w ogóle kiedyś miał jechać całą długą linię metra. Później była koncepcja, że tam jednak powstanie długa linia metra i tramwaju do Trockiej nie ma. Natomiast tutaj na Gocławiu ten tramwaj był wcześniej projektowany i planowany i teraz jest już tylko wyłącznie na etapie bezpośrednio uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Więc w ten sposób będzie już mniej więcej wiadomo, gdzie to będzie wyglądać. Następnie będą prace projektowe i tramwaj na Gocław zostanie wybudowany w 2029 roku. Jego trasa, jak widzicie, mniej więcej w ten sposób będzie wyglądać z jednym przystankiem tutaj bezpośrednio na środku, na aktualnie rodu w przyszłości parku. Jak to jest planowane, bezpośrednio z węzłem przesiadkowym na Alei Stanów Zjednoczonych, gdzie to droga będzie wzniesiona, znaczy będzie zjeżdżać na minus jeden tramwaj, będzie jechać na powierzchni ziemi i następnie tutaj będzie bezpośrednio przejeżdżać przez całe Gocław środkiem, nie tak jak wedle wcześniejszych, starszych koncepcji dookoła całego Gocławia w ramach linii tramwajowej jednotorowej. Będzie przejeżdżać teraz przez środek z pętlą bardzo nową, czesną, czyli bezpośrednio Gocław, gdzie w przyszłości tramwaj będzie mógł oczywiście pojechać dalej w kierunku Wawra. Z tym, że to jest koncepcja bardzo daleka i projekty jakieś tam wstępne studia nawet były, tutaj ulica planowana, żeby powstała w przyszłości, ja wam pokażę. Jak sobie wejdziemy w inną mapę, to mniej więcej widać, jak tutaj ulica nowa Bora Komorowskiego będzie wyglądać, ściągać na całym Wawrze, ale o tym więcej powiem już bezpośrednio w filmie na temat tramwaju na Gocław, bo jednak to będzie tam lepiej widoczne. Natomiast tak, faktycznie tutaj powstanie włączna pętla autobusowo-tramwajowa, dzięki tutaj z tramwaju będzie można się przesiąść do autobusów, czy do 700 jadących dalej, czy oczywiście 500 w inne rejony Warszawy. Także to będzie w ten sposób wyglądać, no i niedługo w teorii rozpoczną jakieś tam prace projektowe. Przynajmniej tak to ma wyglądać. I tutaj od razu odpowiadam, że 2029 rok to jest ostatni okres finansowania, który jest zapowiedziany aktualnie przez TW, więc to oznacza, że wtedy najprawdopodobniej ta powstanie inwestycja, jeżeli nie zabraknie im pieniędzy na poprzednie inwestycje, realizowane trochę wcześniej. Dobrze, lecimy dalej z tramwajem do Siekierek. Jak dobrze pewnie część z Was wie, tramwaj na Gagarina jest aktualnie budowany i on będzie skończony na mniej więcej 2023-2024, dokładnie nie pamiętam. Natomiast nie mówimy dziś o tramwaju na Gagarina, bo on powstaje tylko właśnie do tego miejsca, natomiast od tramwaju do Siekierek. I tramwaj do Siekierek jest planowany po 2029 roku. W skrócie, nie ma aktualnie żadnych jeszcze realizowanych prac projektowych, studia czy wyznaczenia gruntów i tak dalej. Wszystko to na razie jest przed nami. W skrócie, to jest jeszcze przed taką fazą, jakiej jest aktualnie tramwaj na Zielonym Białęku, który później powiem w filmie, więc to jest bardzo odległa inwestycja. Tak na moje to mniej więcej 10 lat potrzeba, żeby zaprojektować całą linię z budową, jak jest aktualnie realizowany na przykład tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego czy na wzdłuż Modlińskiej i tam faktycznie prace się zamkną wszystkie mniej więcej 9, 8, 10 lat, tak to będzie mniej więcej wyglądać. W tym przedziale od 8 do 10 lat, więc to jednak jest całkiem długo. Więc biorąc pod uwagę, że do 2029 roku nic tu nie jest planowane do realizacji, to możemy na spokojnie powiedzieć, że tramwaj na Gagarina będzie w przyszłości wydłużony z tej pętli na środku Gagarina, która będzie tylko wyłącznie do tramwajów dwukierunkowych, ale to będzie naprawdę jeszcze za jakiś czas. To będzie jeszcze naprawdę za jakiś czas. Więc ta trasa pozostanie sobie w przyszłości i faktycznie dojedzie tutaj do trasy Siekierkowskiej, ale na razie będzie trochę donikąd. Znaczy do Czerniakowskiej dojedzie i tam autobusem sobie dojedziemy do Siekierek, ale umówmy się, to nie jest daleka inwestycja i to nie jest długi odcinek, można byłoby ją szybciej zrealizować. Trochę szkoda, że ten tramwaj nie powstaje od razu
bezpośrednio tutaj. Wiem doskonale też, czemu nie powstaje, bo to jest realizowane razem z wodociągami tramwaj na Gagarina i to jest jako osobna część niż tramwaj do Wilanowa trochę robione. W związku z tym powstaje tam na dole kolektor z MPW-ka, a na górze powstaje tramwaj. Ponieważ jedno i drugie jest na takim odcinku i jedno i drugie wywołuje przebudowę tej ulicy, no to dogadali się i powstaje to jednocześnie. Jednakże szkoda, że tramwaje nie poszło krok dalej, nie wbudowały tej trasy nawet tylko i wyłącznie tutaj właśnie do Józefa Baka, bo jednak faktycznie ulica jest gotowa. Tam już na środku jest mniej więcej przestrzeń. Na razie tylko dla autobusów, ale tramwaje na spokojnie by tam weszły. Dobrze, dalej mamy oczywiście tramwaj do Wilanowa, który się stąd ciągnie bezpośrednio do miasteczka Wilanów z odnogą na Stegny. Odnoga Stegny jest planowana do ukończenia na lata 2024-2025. Tak samo jak sam tramwaj do Wilanowa. On będzie, może będzie otwarty etapami w jakichś różnych odcinkach, ale też to wątpię. Więc spodziewajmy się, że w 2024 roku pojedziemy już faktycznie do Wilanowa, a na przełomie 2024-2025 na pętle Stegny. Wtedy już będzie mogli korzystać z jednego i drugiego. I to aktualnie już powstaje, więc tutaj co do tego nie możemy dużo mówić, jeżeli chodzi o planowanie. Natomiast planowane jest wydłużenie tramwaju bezpośrednio za ulicę Branickiego. Bo aktualnie tutaj w tym miejscu będzie powstawać węzeł, znaczy węzeł przesiadkowy to dużo powiedziane, przystanek końcowy dla tramwajów, bo to nawet nie jest pętla, żeby tramwaj mógł zawrócić faktycznie jak na większości pętli w Warszawie, tylko one tutaj będą mogły dojechać tramwaje dwukierunkowe, będzie jeden peron po środku i tramwaje będą po prostu z dwóch stron wjeżdżać. Będą trzy tory łącznie, to jest dosyć ciekawe. Możecie zobaczyć właśnie, jak te tory będą się rozkładać. Tu będzie peron się na środku pomiędzy tymi torami, więc w teorii trzy linie tramwajowe będą mogły tutaj dojechać. Natomiast to, o czym się nie mówi, to jest to, iż pierwotnie tramwaj do Wilanowa był splanowany jeszcze z dwoma odnogami tutaj. Miała powstać od razu odnoga na Adama Branickiego bezpośrednio w kierunku Pszczółkowej, jak i również bezpośrednio do Powu. O ile pod Powem, ponieważ budowa to jest, wiecie, to jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jest inna partia i oni się nie lubią, no wiadomo, rząd, miasto i tak dalej, ale o tym nie chcę w to wchodzić, ale doskonale wiemy, że jeżeli gdzieś są dwie różne frakcje polityczne, to inwestycje wspólnie nie powstają. To jest chyba oczywiste i mogliśmy to zobaczyć na przestrzeni ostatnich no, kilkunastu już lat, że tak to wygląda. W Warszawie jedynym połączonym z dworcem z metrem dobrze według mnie to jest jednak dworzec gdański, bo na stadionie jest kiepsko. Także wiemy, że to się nie łączy. W związku z tym POW powstał, tramwaju nie ma. Tramwaj miał mieć w teorii pierwotnie pętlę bezpośrednio pod samą jezdnią i pod samą południową obwodnicą Warszawy. Ostatecznie powstał tylko i wyłącznie tutaj wiadukt POW-u, więc w przyszłości tramwaj stąd będzie mógł pojechać do Powsina. Jednakże na razie nic tutaj nie powstaje i sama Aleja Rzeczpospolitej kończy się tutaj wchodząc taką, bym powiedział, ulicę. No, Aleja Rzeczpospolitej kojarzy się z dużą, ładną ulicą, a nie z wąskim asfaltem, a na końcu nawet z drogą gruntową. Więc nie ukrywajmy, że to jest trochę kiepskie, że tramwaje jednak kończą się w tym miejscu, a nie dojeżdżają do pierwotnej pętli, która w tym miejscu miałaby być dla tramwajów jednokierunkowych, czyli po prostu normalna pętla, najprawdopodobniej na trzy przystanki, jak mówię, ze starej koncepcji, żeby tramwaje na spokojnie mogły w tym miejscu dojechać. Natomiast kiedy to powstanie? Na razie ten odcinek jest nieplanowany, w sensie nie ma tutaj żadnych prac, jest zaplanowany do 2050 roku, ale nie jest uwzględniony w budżecie do 2029 roku, czyli po 2029 możemy się spodziewać, że coś może usłyszymy o tej trasie tramwajowej, a na razie wiemy, że jest to planowane. Na kiedyś. I dobrze, bo ta trasa tramwajowa w tym miejscu potrzebuje pełnoprawnej pętli, a nie węzła końcowego. Czyli w tym miejscu. Przy okazji stąd tramwaje by mogły dojechać, już pomijając Konstancin, to bezpośrednio do Powsina, czy do Parku Kultury w Powsinie. To byłaby ciekawa i według mnie uwielbiona przez turystów i mieszkańców Warszawy na weekendy linia tramwajowa. Żeby pojechać i wypocząć. A nie tylko łącznie jechać na metro Kabaty, a później szukać autobusu i jechać nie wiadomo jak długo. A takim tramwajem, jeszcze tutaj przez Park Natoliński w zielonym torowisku, jakby to ładnie wyglądało? No, na razie tylko i wyłącznie marzenia, bo to nie jest zupełnie w żadnym aktualnym etapie projektowym. No ale dobrze, tramwaje tramwajami bezpośrednio na Wilanowie, ale z Wilanowa do metra Wilanowska wiem, że wszyscy chcielibyście linię tramwajową. O tym, czemu to nie jest zasadne, już mówiłem wielokrotnie. Między innymi dlatego, że pierwsza linia metra już na tym odcinku jest całkowicie przepełniona i dorzucenie tam pasażerów jest po prostu błędnym myśleniem, a dorzucenie pasażerów dalej w centrum miasta jest lepszym podejściem.
ale też mówię o tym bardzo często, że jednak miasto powinno ulegać decentralizacji. Aktualnie, żeby dojechać z Bemowa do Ursynowa, najszybciej będzie drugą linią metra do metra Świętokrzyskiej, a później M1 do metra Ursynu. To, że jest linia 189, która bezpośrednio łączy te dwie miejsca, nic nie daje właściwie, bo w korkach utyka i jest całkowicie przepełniona, a czas przejazdu jest mniej więcej podobny. Dlatego ja się cieszę zawsze, kiedy tramwaje planują inwestycje pomiędzy dzielnicami i tak właśnie w tym miejscu jest. Bezpośrednio od pętli tramwajowej Stegny połączenie do metra Wilanowska z odcinkiem bezpośrednio dalej do Mordoru, czyli do PKP Służewiec. No i tak, podzielimy sobie te dwa odcinki, do metra Wilanowska od pętli Stegny, bo to jest osobne odcinki. No i tak, do metra Wilanowska od pętli Stegny, tramwaj by jechał oczywiście aleją Wilanowską i bezpośrednio tutaj przy przyszłej stacji, jak dobrze pamiętam, piątej linii metra, czekajcie, zobaczymy, nie, czwartej linii metra, tu by miało oczywiście przesiadki i tak dalej, natomiast co jest chyba najważniejsze, to jest to, iż sama pętla Stegny w teorii przewiduje rozbudowę właśnie na tą linię, bo jedna zwrotnica jest właśnie w kierunku metra Wilanowska. Donikąd aktualnie nikt nie potrafi z tramwajów warszawskich mi wytłumaczyć, czemu ona tam powstaje, ale faktycznie jest tam jedna zwrotnica do przyszłej pętli, do przyszłej inwestycji na Alei Wilanowskiej. Natomiast sama ta inwestycja, widzicie mniej więcej w ten sposób wyglądała, byłaby według mnie bardzo dobrym połączeniem bezpośrednio do mieszkańców właśnie z Wilanowa, którzy mogliby dojechać, czy z Dolnego Mokotowa, którzy mogliby dojechać bezpośrednio właśnie w kierunek Galeria Mokotów, czy już nie mówiąc o Warszawach Służewiec, czyli szybkim dojazdem do pociągu, w kierunku na przykład Piaseczna. To jest potrzebne, bo aktualnie takiego przejazdu dobrego nie mamy. No już nie mówiąc oczywiście o samym Mordorze, który jednak tam podobno się reurbanizuje i tam jest mniej biur, no ale wiecie, co nie chodzi. Tam jednak dosyć dużo osób ciągnie. Jak ktoś nie widział tramwaju 31, to niech się nie odzywa. Natomiast tak, faktycznie do Wilanowskiej. I ta inwestycja, kiedy by powstała, pytacie się, no to też nie jest niestety szybka inwestycja. Z tego, co ja tutaj mam w moich notatkach, to ten odcinek, czekajcie, od metra Wilanowska do pętli Stegny aktualnie nie ma żadnych realizowanych prac, jednakże po 2029 roku może coś usłyszymy. Ale dobrze, przechodzimy już do inwestycji takie, które są trochę bliższe, bo cały czas mówię po 29. Przejdźmy do czegoś, co jest faktycznie realne i budowane, projektowane i tak dalej, nad czym faktycznie dzieje się prace. I to jest odcinek Alei Wilanowskiej bezpośrednio od ronda Unii Europejskiej do metra Wilanowska. Jak ten odcinek będzie wyglądać? Nie mam zielonego pojęcia. Domyślam się, że sama Aleja Wilanowska będzie przebudowana, a torowisko będzie się znajdować albo po stronie północnej, albo na środku jezdni. Samo połączenie z pętlą metra Wilanowska tramwajową, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak to by wyglądało, ale jestem w stanie powiedzieć, kiedy to powstanie. Bo na to środki są. I finansowanie tej inwestycji zaplanowane jest i ukończenie tego tramwaju na 2029 rok. Czyli nie po, tylko do. Czyli na koniec finansowania w aktualnym złożeniu finansowym, które te tramwaje mają. Aktualnie też sama ta inwestycja czeka na decyzję środowiskową, bo pozostałe elementy już są gotowe. No a po decyzjach środowiskowych oczywiście dalsze prace projektowe i będziemy mogli czekać bezpośrednio na gotową inwestycje do budowy, ogłoszenie na przetarg i tramwaj z metra Wilanowska do Mordoru będzie już jeździć. Też samo połączenie, jak będzie wyglądać na lądzie Unii Europejskiej, ponieważ nie mam projektów żadnych, to wam nie powiem, bo po prostu nie wiem. Ale taka inwestycja według mnie bardzo potrzebna, żeby szybko połączyć raz w przyszłości Wilanów, a dwa, mam mimo wszystko metra Wilanowska, choć nie będę ukrywać, że bardzo mocno dubluje przejazd obok Telewizji Polskiej, bezpośrednio tutaj na Woronicza, ale no cóż, może jest faktycznie duże zapotrzebowanie na takim odcinku, żeby szybciej dojechać z metra. Choć nie będę ukrywać, że to trochę dublowanie. Ale dużą jednak za to jest tutaj, że tu jest dużo nowych i starych osiedli w tym miejscu, które by na pewno chętnie skorzystały z takiego tramwaju. Czy do metra, czy do innych rejonów. Także tak, to jest też na kolejny plus. Dobrze, wracamy do tramwaju na Wilanowa, a właściwie kolejnego odcinka już bezpośrednio na Mokotowie. I dalej w kierunku Woli. Bo tutaj też się trochę dzieje. Przejdźmy sobie na odcinek bezpośrednio Rakowiecka. Rakowiecka w tym miejscu się znajduje i na tym odcinku jest planowana trasa tramwajowa. Aktualnie tramwaj do Wilanowa, który tu się buduje, na Puławskiej będzie mieć przygotowane już rozjazdy. Czyli będzie wszystko łącznie trzeba dobudować, a nie już przebudować całej instalacji. W skrócie, tu będą rozjazdy donikąd na razie, a w przyszłości tramwaj stąd pojedzie na Rakowiecką. I stąd pojedzie sobie bezpośrednio ten tramwaj do metra Pola Mokotowskiej, gdzie będą rozjazdy w każdym kierunku, tak samo tutaj na Puławskiej
Będą do zjazdy też w każdym kierunku i tak, żeby tramwaje bardzo szybko mogły dojechać z Wilanowa do Metropole Mokotowskie. Kiedy to powstanie? No tutaj też są pewne niedogodności, bo jest właściwie wszystko gotowe. Wszystko jest gotowe. Tylko i wyłącznie przydałyby się dodatkowe środki. Oficjalnie, z tego co wiem, jeżeli by się pojawiło dodatkowe dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, czy tam z KPO, czy oczywiście jakiś osobny nowy projekt właśnie z Unii Europejskiej, nowy fundusz na dofinansowanie inwestycji, wtedy ta inwestycja pojawi się jak na białym koniu i będzie ogłoszony przetarg. Bo właściwie aktualnie czekamy tylko łącznie na ogłoszenie przetargu. Tak samo było z dworcem zachodnim, który teraz będzie realizowany. Tam właśnie został ogłoszony przetarg i o nim za chwilę, bo na etapie Podakowieckiej. Sama inwestycja, co do tego jak będzie powstawać i wyglądać, to jest to, iż faktycznie torowisko tramwaj będzie się znajdować po północnej stronie jezdni. Jezdnia będzie trochę oczywiście zwężona, no nie jakby tam jest mało miejsca, to będzie oczywiście zwężone, ale będzie bardzo dobre według mnie połączenie tutaj tramwajowe na tej relacji, bezpośrednio szybkie połączenie z metrem z Wilanowa w tym miejscu i w przyszłości bardzo dobre połączenie relacji Gagarina, Siekierki, czy właśnie Wilanów, bądź ewentualnie nawet z Puławskiej, do Bemowa i Woli w przyszłości. Więc ta inwestycja jest kluczowa, aby faktycznie umożliwić taką kolejną obwodnicę centrum Śródmieścia, czyli centrum Warszawy. Dzięki temu, jeżeli są jakieś wypadki, protesty i tak dalej, te tramwaje nie są całkowicie wykluczone z kursowania, tylko po prostu jadą na objazdach inną częścią Warszawy. I to jest potrzebne, bo jednak w Warszawie tych protestów w centrum jest bardzo dużo niestety. No i tak, lecimy sobie dalej na kolejny odcinek, czyli tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. I tutaj nie bez powodu aż takie zakręty zrobiłem, bo tutaj tramwaje będą objeżdżać drzewa, które są z dąbami przyrody, czy pomnikami przyrody. I faktycznie one tutaj będą objeżdżać o te drzewka i te drzewka, więc tramwaj tu będzie być takie ciekawe zakręty dzikie. Ja sam muszę przyznać, że trochę szkoda, że tramwaj sam nie jedzie po prostu tutaj bezpośrednio przez Pole Mokotowskie, bo by to była piękna trasa z przystankiem bezpośrednio, na przykład tutaj tramwajowym Pole Mokotowskie, zielona trasa tramwajowa z zielonym właśnie rozchodnikiem w środku, drzewkami i tak dalej. Nawet ogrodzona barierkami, ale to by tak ładnie wyglądało, żeby tramwaj jedzie przez Pole Mokotowskie, chociaż pewnie byłoby trochę głośniej. Więc to jest na minus. Ale byłby świetny dojazd do centrum Pola Mokotowskiego. Natomiast to nie powstaje. Powstaje tylko może taka trasa bezpośrednio tutaj na tym odcinku z przebudową trochę pętli Banacha. Natomiast sam odcinek będzie się łączyć bezpośrednio tutaj od Dakowieckiej. No i tak, sama pętla Kielacka też trochę będzie przebudowana w ramach tej inwestycji. Lekko. W tym miejscu będą do zjazdy, jak widzicie, w każdym kierunku i zmieni się ogólnie cały układ tego skrzyżowania, tak żeby przystanki były na każdym z wjazdów albo wyjazdów, nie pamiętam dokładnie, z skrzyżowania. Ta inwestycja, jak widzicie, będzie jechać tutaj tędy. No i na samej Banacha, pętli Banacha, to torowisko będzie przeniesione na środek jezdni, znaczy, czyli na pas dzielący pomiędzy jezdniami. Tak samo, więc również wszystkie zjazdy z pętli Banacha będą musiały być przebudowane, by wjeżdżały, no więc również sama pętla Banacha będzie przebudowana. Tam aktualnie, z tego co wiem, ekspedycja jest przebudowana, więc to się łączy w jedną całość. I w skrócie, najsmutniejszy element, sam tor odstawczy, tutaj, który aktualnie jest, nigdy nie zostanie już zużytkowany, żeby w przyszłości ten tramwaj stąd pojechał jednak dalej. No cóż, po prostu się zmieniły koncepcje i plany. Trochę szkoda, bo jednak tramwaj jakby jechał już tutaj po tej drugiej stronie jezdni samej, czyli po stronie południowej, miałby może trochę szybszy i łatwiejszy wjazd tutaj, ale skrzyżowanie w tym miejscu mocno byłoby doskopane i nieprzyjemne do przejeżdżania. A po środku jezdni jednak jest wygodnie wsiadanie do przystanków tramwajowych, chociaż w teorii. Sama inwestycja jest na, bym powiedział, głównym etapie, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie na aktualne inwestycje, bo planowana inwestycja jest w budowie do 2028-2029 rok, będzie już gotowa i przejezdna i funkcjonalna. Także bym powiedział, że całkiem niedługo będzie tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. O tej inwestycji prawdopodobnie jakoś tak bliżej wakacji zrobię też film, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda z lotu drona i trochę więcej szczegółów na temat tej inwestycji powiem. Dobrze, dochodzimy do kolejnej trasy, czyli tramwaj kierunek zachodnia. Tak, o tej inwestycji ja już nagrywam co jakiś czas filmy, bo faktycznie tutaj się dzieją prace, ale głównie pod Warszawą Zachodnią i przy części, która kiedyś tam powstanie. Kiedyś. To naprawdę kiedyś. Natomiast na razie, no powstaje to jeszcze inny odcinek, bezpośrednio od Bitwy Warszawskiej. Ja tu tylko wyłącznie zaznaczę, żebyście wy wiedzieli, że tutaj faktycznie ten łącznik jest. Natomiast wracając do tego, co jest zrealizowane. Od Bitwy Warszawskiej 1920 roku do Warszawy Zachodniej, a konkretnie West Station, będzie tramwaj.
teraz budowany. Aktualnie jest ogłoszony. Przetarg. Budowa tejże inwestycji ma być zakończona w 2025 roku, bo wtedy też jest przygotowane finansowanie ekstra na tą inwestycję. To jest ważne, to jest to, iż w ramach tej inwestycji będzie już początek przebudowy całego węzła w tym miejscu z Grójecką, Bitwy Warszawskiej czy Banacha. W tym miejscu powstanie pełna gwiazdka, którą będziemy mogli tutaj zobaczyć, czyli tramwaje będą mogły skręcić z każdej ulicy w każdą inną ulicę. To jest bardzo dobre właśnie do planowania objazdów czy nowych linii tramwajowych specjalnych na okazję. Jednakże sama trasa tramwajowa będzie wymagała całkowitej przebudowy samej Bitwy Warszawskiej, bo torowisko będzie po środku, jedna jezdnia nie będzie, bus pasa też nie będzie w tym miejscu w związku z budową tramwaju tutaj i sam tramwaj będzie na minus 1. Tutaj od bezpośrednio Szczęśliwickiej tramwaj będzie zjeżdżać po pochylnej na dół na minus 1 i tutaj bezpośrednio pod parkiem, po parku są tak ustawione drzewa, żeby nie były do wycinania, w sensie jak najmniej drzew będzie wycinanych, bo sama przebudowa Parku Zachodniego była tak realizowana, żeby tam zostawić to miejsce i korytarz na tramwaj, coś ciekawe, więc drzewa faktycznie nie były tak zadane w miarę możliwości, żeby nie były na trasie tramwaju. No i tramwaj przejedzie właśnie tędy, bezpośrednio pod Alejami Jeleńskimi. To będzie ciekawe, bo to nie jest zrobione TBM-em. Będą tu objazdy i korki. No i sam przystanek będzie końcowy bezpośrednio przy peronie WKD. Nie pod peronem WKD. Z przystanku tramwajowego, który będzie na minus 2, będziemy mogli bezpośrednio wyjść na minus 1 do hali odpraw i pójść bezpośrednio na wszystkie perony, nie wychodząc na powierzchnię. Będą tam windy na tym przystanku tramwajowym i schody ruchome. Z tego co pamiętam, łącznie będzie aż 8 ciągów schodów ruchomych, więc całkiem na bogato. I po jednej windzie na każdy przystanek tramwajowy. Będzie to wyglądać jak metro i mniej więcej jak tramwaj tak jak w Krakowie pod dworcem głównym. Z tym, że nasz będzie trochę bardziej na bogato mimo wszystko, bo więcej schodów ruchomych, więcej wind i więcej przystanków pod ziemią pod jednym dworcem kolejowym. Natomiast co jest chyba najważniejsze, to jest to, iż ta inwestycja jest już realizowana i przetarg został ogłoszony, więc niedługo będziemy się spodziewać jakichś kolejnych prac, nawet może budowlanych. Co ważne jednak trzeba podkreślić, że sama komora w tym miejscu jeszcze nie jest zbudowana. Ona jest zbudowana w ramach przebudowy Trzewy Zachodniej i ona będzie wybudowana tylko i wyłącznie komora bez torów, bez peronów i bez niczego przez wykonawcę tejże inwestycji, a później tramwaje będą mogły dobudować swój odcinek tunelowy bezpośrednio z przebudową Bitwy Warszawskiej do tego miejsca. Jak oni to zrobią, żeby po prostu wejść z dwoma innym przetargiem na inną budowę, tego nie wiem i szczerze nie chcę wiedzieć. Przynajmniej w aktualnym momencie. Miejmy nadzieję po prostu, że to powstanie w najbliższym czasie. Dobrze, kolejne odcinki to niestety już daleka przyszłość, chociaż nie aż tak bardzo jak myślałem. Od tramwajów warszawskich nie dostałem informacji, kiedy dokładnie powstaną te dwie odnogi, czyli tramwaj z Warszawy Zachodniej od tego przystanku przed peronami. Bo mamy tak, dwa odcinki. Bezpośrednio stąd odcinek pod torami, dalej bezpośrednio cała trasa do Kasprzaka i tam do przystanku Szpital Wolski. I drugi odcinek przez Odolany bezpośrednio tutaj do Ordona i dalej bezpośrednio wjeżdża w kierunku Bemowa. No i te dwie trasy tramwajowe wymagają budowy, po pierwsze, torowiska tramwajowego w tunelu, który powstaje aktualnie pod Zachodnią, bo tunel będzie tylko bez tramwajów i bez infrastruktury, i budowy dwóch przystanków, z czego jeden całego kompleksu kubatorowego. Bo przystanek tutaj bezpośrednio obok peronu 9, po prostu trzeba wybudować perony, bo sama konstrukcja tunelu już jest gotowa i już jest, bo tam chodzę za jakiś czas sobie na spacery w ramach Warszawy Zachodniej. I budowę dalszego odcinka tramwajowego. Natomiast tutaj musi powstać cały nowy przystanek tramwajowy, bo tu nie ma zupełnie nic. Tramwaje tak się dogadały z PKP, że w tym miejscu się kończy ich inwestycja i w przyszłości tramwaje wybudują dalszy odcinek już samemu. Czyli tutaj będę musiał budować cały przystanek podziemny i wyjazd z tej strony na pochylnie z przystankiem tramwajowym w tym miejscu, bezpośrednio w sferze i dalej wyjazd do Szpitala Wolskiego. Co na minus, tramwaj aktualnie na Kasprzaka, który jest budowany, nie uwzględnia żadnych rozjazdów na tą inwestycję, co tylko nas uwzględnia i upewniać w tym, że ta inwestycja powstanie kiedyś, nie w najbliższym czasie. I to niestety też smutny element. Natomiast co do finansowania i kiedy to powstanie. Jeden i drugi odcinek są odległe w czasie, bo ten kierunek Odolany pod klimat tysiąclecia nie jest planowany do realizacji przez TBM, więc możemy się domyśleć, że rozkopanie Alei Tysiąclecia i budynków po trasie, wyburzenie i później zrobienie tutaj wyjazdu, no będzie problematyczne w budowie. Sama przebudowa bezpośrednio tutaj Ordona jest uwzględniona aktualnie nawet ZDM-em i będzie realizowana jednocześnie z ZDM-em, więc tu może mamy to faktycznie już gotowe. Ale kiedy to będzie? No niestety nie mam tutaj dobrych nowin.
O ile odcinek bezpośrednio tutaj w kierunek Szpital Wolski jest planowany wcześniej niż ten na Ordona, o tyle obydwa odcinki nie są zaplanowane w budżecie do 2029 roku, choć na stronie transportu publicznego dowiedziałem się, iż tramwaj bezpośrednio, obydwa te tramwaje są planowane do zrealizowania do 2032 roku. Wiem, dla nas to jest 9 lat do przodu i trochę daleko, bo ja to nagram w 2023 roku, jakby ktoś z Was nie wiedział, ale to jest daleko przyszłość. To jest daleka przyszłość. A te tunele już będą. Będą sobie czekać. 5 lat po zakończeniu budowy. Nie no, nawet więcej. No cóż, przynajmniej już będzie. Tylko trzeba nie tam tramwaj wsadzić. I tramwaje pojadą. Także na razie, no, będziemy mieć sam tunel, a większość tunelu pod Warszawą Zachodnią będzie czekać na lepsze czasy. Oczywiście tylko powiem, że przystanki podziemne będą tak samo wyglądać jak te na West Station, czyli schody ruchome i windy na wszystkie przystanki tramwajowe podziemne. Dobrze, no ale tutaj pewnie się zastanawiacie, a widzisz, przecież tutaj jest jakaś odnoga dalej na Odolany, a tu przecież nic nie ma, bezpośrednio przejeżdża przez Warszawę Główną Towarową w tym miejscu, czy również przez całe tereny PKP w tym miejscu. O co tu właściwie chodzi? No i tak, to jest inwestycja, sam ten odcinek. Oczywiście nie ma żadnym, aktualnie przy nim nie ma żadnych prowadzonych prac. Jest realizowany po 2029 roku, bo nie ma na niego budżetu. I to jest raczej bliżej 2050 roku. To jest naprawdę, to jest taki 2045 rok, to sądzę, że ta inwestycja może powstać. Czemu? Bo aktualnie ten tramwaj tylko łącznie jest zagospodarowanie przestrzeni w tym miejscu. I to jest dalsze przyszłe zagospodarowanie terenów Odolanów. PKP i miasto aktualnie dogadują się na temat tego, jak w przyszłości Odolany będą wyglądać. I nie mówię o tej przestrzeni na Jana Kazimierza. Mówię o całym kompleksie kolejowym, który tutaj się znajduje. Planowane jest to, aby SKM-ki w tym miejscu zostały oczywiście, miały tam swoją siedzibę, może nawet kiedyś już przestaną wynajmować ten teren na PKP, będą miały go na własność. Ale najważniejsze jest to, że to będzie teren przewidziany, przynajmniej z tego co wiem, na tereny mieszkaniowe. I kolej ma się stąd wysunąć, zlikwidować, usunąć tak, aby w przyszłości tutaj po prostu zajmowała jak najmniejszą ilość przestrzeni, a dać tą przestrzeń właśnie pod zurbanizowanie na tereny miejskie. Dlatego ten tramwaj przewiduje nowy układ ulic w tym miejscu, którego nie mam akurat pod ręką, więc wam nie pokażę, ale tak, faktycznie to będzie wyglądać zupełnie inaczej. Znaczy, w sumie może zerknijmy, czy mamy tutaj nawet na tych mapach, ale na tych mapach nie powinno jeszcze być. To są mapy, gdzie są przewidziane niektóre planowane inwestycje, jak trasa NS w tym miejscu, ale nie. Nie mamy tego, bo to jest bardzo daleka i bardzo odległa inwestycja. Na razie zagospodarowanie przestrzeni możecie zobaczyć układ ulic i przewidziane rezerwy pod trasy tramwajowe. Wiemy na razie tylko łącznie, że ten tramwaj w ten sposób by wyglądał, tu z tymi zakrętami. I czemu się w tym miejscu kończy sama inwestycja? No, tutaj ogólnie tramwaj w przyszłości będzie jechać dalej w dół, ale to jest jeszcze większa przyszłość. Natomiast czemu w tym miejscu się kończy trasa tramwajowa i na razie bez niczego wiemy, co tutaj będzie wyglądać. Dlatego, że po pierwsze tutaj jest dalej trasa NS, a w przyszłości tutaj jest planowana nowa zajezdnia, szósta tramwajowa w Warszawie, ale ona jest tak daleko, że ona powsta, zajezdnia tramwajowa powstanie po 2050 roku, więc części z Was i mnie może nie będzie już wtedy na świecie. Więc nie ukrywajmy, że no to jest daleka inwestycja. Cały odcinek na Odolanach w tym miejscu jest daleki. Ten pod Zachodnią bliższy. No ale i tak nie ukrywajmy, że trochę poczekamy. Dobrze, natomiast sam tramwaj na Kasprzaka. To jest inwestycja przyziemna, którą aktualnie już nagrywam i jest realizowana i ma być gotowa w tym roku, czyli w 2023 roku. Już się przejdziemy całym odcinkiem na tramwaj na Kasprzaka i nową częścią ulicy Wolskiej. Dobrze, co jeszcze przed nami? A, no tak, moje ulubione. Koncepcje też całkowicie przyszłościowe. Zaczynamy faktycznie konkurs na najlepszy pomysł, jak rozbudować tramwaje w Warszawie. A mianowicie, rozbudowa bezpośrednio od metra Płocka. Tak było na schematach, więc tak przedstawiam, jak znalazłem. A mianowicie, tramwaj bezpośrednio od Wolski jechałby Płocką, bezpośrednio dalej Jana Ostrodroga, tutaj przejeżdżając i krzyżując się z Obozową, dalej Jana Ostrodroga, przejeżdżając, nie wiem czy nad płot, ale przez linię kolejową, nie krzyżując się w linii kolejowej, przejeżdżając dalej tutaj w rejonie ulicy, no i jadąc dalej bezpośrednio Krasińskiego, dalej do placu Wilsona, skrzyżując się z Panama trasami tramwajowymi, jak w tym miejscu, przyplanowaną inną, tutaj bezpośrednio. No i tutaj go nie widzicie, że dużo jest tych skrzyżowań z różnymi tramwajami i inwestycjami, bezpośrednio do placu Wilsona i dalej w przyszłość na most. O moście powiem to za chwilę, natomiast sam ten odcinek, który tu widzimy, jest tylko łącznie na razie
założeniem ze studium nie mamy nic, żadnych prac projektowych, żadnych prac w ogóle robionych przez Tramwaj Warszawski na temat tej inwestycji, więc to jest inwestycja spokojnie dużo po 29 roku z aktualnego finansowania. Bo jeżeli nic nie mamy gotowego, to ja bym się spodziewał na tą inwestycję taki 40 rok mniej więcej. Tak samo jeżeli chodzi o odcinek bezpośrednio na Powązkowskiej i Maczka, on jest tak samo, z żadnych prac przy nim nie mamy. To, czy w przyszłości by dojechał na tym odcinku do Jana Pawła na tym krótkim odcinku, nie wiem, bo nie wypowiem się, bo nie znam się. Nie wiem, bo nie ma na temat żadnych informacji. Co nie ukrywam, mimo wszystko te dwie inwestycje są tak odleciane w przyszłość i odjechane i żadnych tas przy nich nie mamy, że to jest tylko masz na razie czysta koncepcja. Więc tutaj nie przykładałbym dużej wagi do tego, że to powstanie w najbliższym czasie i czy to w ogóle powstanie, to już w ogóle inna bajka. Ale tak, faktycznie są one aktualnie uwzględnione w tym studium, jednakże to jest bardzo daleka trasa tramwajowa, jeżeli kiedykolwiek powstanie. Podobnie niestety jest z mostem Ktasińskiego. Most Ktasińskiego, cała trasa tramwajowa w tym miejscu się zaczyna. To jest ta sławna inwestycja, którą mieszkańcy Żoliborza, niektórzy mieszkańcy Żoliborza, bo to faktycznie na mi podkreślacie w komentarzach, niektórzy mieszkańcy Żoliborza cały czas się zarzekają, że wszyscy mają mieć gorszą komunikację, tylko oni mają mieć dobrze. No, nie będę ukrywać, że faktycznie trochę Żoliborz by utracił swój wygląd i charakter, ale czy to jest jednak kosztem dobrej komunikacji do innych dzielnic w kierunku właśnie Targówka, Brudna czy Zielonej Białęki, czy naprawdę wszyscy muszą mieć gorzej, bo wy byście mieli tutaj. Ja już nie mówię o tym, że samochody by tutaj jechały, bo mimo wszystko sam most Ktasińskiego w tym miejscu jest planowany jest aktualnie z tych starych projekcji, które zostały już unieważnione. Miał mieć po prostu dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ścieżki rowerowe po dwóch stronach i trasa tramwajową po środku z możliwością, z skrzyżowaniem się na Jagielloński z torowiskiem tramwajowym i z dużym węzłem środkowym i torowiskami bezpośrednio tutaj na odcinku w tym miejscu. No tak, to jest inwestycja, która jest odlekana cały czas w przyszłości, właśnie odrzucona przez niektórych mieszkańców Żoliborza, którzy boją się, że samochody w tym miejscu zaleją im po prostu mieszkania w tym miejscu, że wszyscy będą jednak jechać tym mostem. Ja bym tak to zrobił, żeby most, znaczy sam wjazd bezpośrednio na Ktasińskiego w tym miejscu był zmiany tak, jak jest aktualnie na Placu Pięciu Rogów i nie było problemu, czyli po prostu jeżeli ktoś wjeżdża, kto tu nie jest mieszkańcem i nie jest to komunikacja miejska, bądź dostawa do jakichś lokali, to od razu dostaje mandat z automatu, jak to się aktualnie dzieje na Placu Pięciu Rogów i nikt by nie miał problemu. Przynajmniej tak według mnie to wygląda. Ale według mnie to jest chore myślenie, że faktycznie wszystkie samochody by tędy jechały do centrum miasta. Jakby no, dużo jest większych ulic, które o wiele lepiej zapełniają tą lukę, a to by był głównie, tak jak Most Świętokrzyski, do ruchu lokalnego. Bo on tutaj nie ma nigdzie dużej ulicy. Jakby tutaj dalej mamy bezpośrednio sam Targówek. To byliby typowo mieszkańcy przemieszczający się pomiędzy jedną a drugą dzielnicą i plus ruch tramwajowy, który by bardzo umożliwił planowanie nowych tras i szybkiego dojazdu z Brudna do pierwszej linii metra. Nie mówię o koncepcjach wydłużenia metra, które tutaj, jak pamiętamy, miałoby w przyszłości dojechać, jak już pamiętam, M2, miałoby dojechać właśnie do Meta Marymont. Nie mówię o tych koncepcjach, bo to jest inna trochę bajka. Ale tak, faktycznie ta inwestycja nie jest planowana w najbliższym czasie. Po 29, z tego co wiem, tramwaje na razie nie mają żadnych prac projektowych i przygotowanych żadnych elementów. Ale miło, że jednak ta inwestycja wraca co jakiś czas do tego, że cały czas jest zaplanowana do zrealizowania. I mam nadzieję, że będzie zrealizowana. Bo same torowisko w tym miejscu, bezpośrednio przy matki TDS Skorguty, jest tak zrobiona, jest specjalnie ostrzejszy łuk, aby tramwaje w przyszłości mogły mieć te rozjazdy w kierunku właśnie przejazdu nad linią kolejową w tym miejscu z połączeniem z Warszawa-Praga, bo Warszawa-Praga by miał przystanki bezpośrednio pod przystanek Warszawa-Praga by był pod samą trasą Ktasińskiego i w tym miejscu byłyby zejścia z tramwajów i z autobusów na dół do pociągów, co by było aktualnie z połączeniem komunikacyjnym Warszawa-Praga do tego, co jest planowane, niesamowitą przesiadką. No i oczywiście dalszy odcinek bezpośrednio połączenia w końcu całej Jagiellońskiej z resztą cywilizacji mimo wszystko, bo oni są dosyć mocno tu ścięci przez kolej i rzekę. No i dalej oczywiście do placu Wilsona. Dobrze, rozgadałem się jak zawsze o trasie Ktasińskiego. Przejdźmy sobie na Zieloną Białękę, bo to też jest... A nie, wróć, jeszcze zanim Zielona Białęka, to przeskoczyłem jedną rzecz. A mianowicie jest tutaj taki mały element, o którym prawie nikt nie wie, a on jest tutaj planowany i to nawet całkiem niedługo. Tramwaj nasz do Wilanowa przewiduje trzy inwestycje główne. Jeden cały odcinek bezpośrednio w Zwoli przez Ochotę, Mokotów, nawet w Śródmieście w kawałku, bezpośrednio do Wilanowa i
dwie pozostałe inwestycje w innych części ich miasta. Po pierwsze, zajezdnia Neapol, która jest zbudowana i ma być ukończona w tym roku. I po drugie, pętla Muranów. Pętla tramwajowa Muranów, obok przyszłej stacji metra Muranów, przynajmniej w teorii, miałaby się znajdować w tym miejscu i dokładnie tak jak widzicie na tym, co ja tutaj narysowałem, tak by wyglądała. Tu byłby jeden peron, z którego tramwaje mogłyby odjeżdżać, czyli to byłaby pętla na jedną linię tramwajową. Można byłoby według niej rozbudować na więcej, ale no cóż, na razie jest tak przewidziana. I ona by tutaj na spokojnie zawracała właśnie w takiej osi, dosyć tu byłby ostry zakręt, tak aby móc wyjechać we wszystkich kierunkach poza północnym z tej pętli tramwajowej i też wjechać w tym kierunku. Co do samej tej trasy, pętla Muranów aktualnie czeka na decyzje środowiskowe i planowana realizacja tej inwestycji to jest dosyć szybko, bo to ma być wydobywane w ciągu jednego roku, 2028 rok. Według mnie to jest akurat inwestycja typowo przyszłościowa i typowo do planowania lepszych nowych tras tramwajowych, bo aktualnie mamy trochę niedobór pętli tramwajowych w centrum Warszawy, na których można faktycznie skończyć tras tramwajową, bo nie ukrywajmy, że teraz tramwaje warszawskie szukają na siłę miejsc, gdzie jednak jest jakaś ekspedycja w związku z przyszłą nowelizacją zmian co do prawa pracy pracowników, którzy muszą mieć na jednym z krańców trasy i tam co ileś minut i jakieś różne wymagania, ekspedycje z pełnego zdarzenia, czyli miejsce, gdzie mogą sobie zjeść, pójść na spokojnie do łazienki, odgrzać się jedzenie czy napić się wody. To musi być teraz zapewnione w nowych standardach, które niedługo wejdą w życie, jeszcze nie weszły. W związku z tym takie nowe pętle, które by powstały również na przykład w tym miejscu z ekspedycją, byłoby i zielonym według mnie światłem na nowe trasy tramwajowe. W przyszłości też dzięki temu tramwaj właśnie z Wilanowa mogłyby przejechać przez całą Marszałkowską i skończyć się w tym miejscu, aby nie musieć jechać gdzieś dalej w kolejne rejony, gdzie mimo wszystko komunikacja tramwajowa jest może już dosyć dobrze utrzymana, jeżeli chodzi o częstotliwość. Więc to jest według mnie dobra zmiana, dobra inwestycja. No, tylko trochę na nią jeszcze poczekamy. Sama trasa tramwaju do Wilanowa już wtedy przynajmniej w części będzie gotowa. Dobrze, przejdźmy na Zieloną Białękę, bo o niej rzadko się mówi. Mieszkańcy dużo o niej chcieliby słyszeć, a wychodzi jak zawsze. O niej już zrobiłem jeden film. Tutaj był jeden z problemów. Ogólnie problem jest taki, że nie ma pieniędzy jak zawsze. Natomiast na jakim jesteśmy aktualnie etapie? Czekamy na decyzje środowiskowe. Planowana realizacja tej inwestycji to jest do 2033 roku, czyli nie jest uwzględniona w aktualnym finansowaniu do 2029, jednakże jest przewidziana do realizacji. Czy coś jeszcze muszę mówić? No nie wiem, no jak chcecie zobaczyć więcej, to piszcie sobie w wyszukiwarkę na YouTube tramwaj kierunek Zielona Białęka, to wam wyskoczy mój film i zobaczycie sobie więcej szczegółów o tej trasie. No główne założenie jest takie, że w przyszłości właśnie z trasą Kraśnickiego i mostu będzie miała szybki dojazd do M1 i do M2 w tym miejscu do metra Kondratowicza. Przystanek stacja metra Kondratowicza będzie miała dobudowane jedno wyjście do przystanku tramwajowego w ramach tej inwestycji. No i cała ta inwestycja będzie wymagać dobudowy też nowych ulic w tym miejscu, realizowanych wraz z innymi instytucjami miejskimi. No i w przyszłości też budową tutaj nowej pętli tramwajowej, do obsługi w przyszłości może nawet Zacisza czy Ząbek. No i oczywiście odcinka tutaj przez Grodzisk do tych terenów, które od dawna domagają się co wybory o tramwaj na Zieloną Białękę i zawsze słyszę, no kiedyś będzie. Więc na razie trwają prace i decyzje środowiskowe są uzyskiwane, oby one się nie przeterminowały do czasu, kiedy będą pieniądze na tą inwestycję. Od razu odpowiadam na pytanie, tak, jeżeli będą ekstra pieniądze, inwestycja ta tramwajowa mocno przyspieszy, bo do niej faktycznie prawie wszystko jest już gotowe. Tylko brakuje jak zawsze pieniędzy. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnych inwestycji, że zajezdnia Neapol. Przez nią przejdę, ona ma być gotowa w tym roku i w ramach niej będzie też przygotowane trochę węzeł, cała pętla Neapol, więc pętla Neapol i Zielony Wschodni przez jakiś czas będą zamknięte. Na ten okres czasu mają jeździć tramwaje do metra Brudno, wahadłowo w tym miejscu, znaczy tu będzie po prostu tylko tramwaje dwukierunkowe. Ile linii tu będzie dojeżdżać? Szczerze wątpię, żeby było więcej niż jedna, ale kto wie. Sama zajezdnia Neapol pomieści całkiem dużo tramwajów, o niej też nagram różne filmy. Chociaż zajezdnia na to się nie podoba, z tego co pamiętam, że nagrywam o nich filmy. Co nie zmienia faktu, że ta zajezdnia będzie faktycznie obsługiwać dosyć dużo nowych tramwajów, właśnie głównie chodzi o Hyundai, które teraz przyjeżdżają do Warszawy. Przypominam, że tramwaje warszawskie nie skorzystały z opcji na dokupienie kolejnych Hyundaiów, więc jeżeli ich nie lubicie, to się nie lubicie, że ich nie będzie więcej. Ale to też oznacza, że nie będzie dodatkowych tramwajów mimo wszystko na więcej nowych tras tramwajowych, a to jest mimo wszystko dosyć duży minus.
No nie ukrywajmy, że nowa zajezdnia będzie nowoczesna, odjechana i tak dalej i cieszy, że ma być gotowa w tym roku, przynajmniej wedle aktualnych założeń. Też przy okazji odpowiadam wszelkiego rodzaju koncepcje, plany i inne rzeczy do tramwaju, żeby jechał dalej wzdłuż zajezdni Nopol, czy nawet tramwaj do zajezdni Nowospętną w tym miejscu są całkowicie odjechane, a tramwaj dalej stąd bezpośrednio w kierunku tej części Białęki, czyli Białąki Szlacheckiej, jest aktualnie tylko i wyłącznie na razie koncepcją bardzo dalekiej przyszłości, tak samo jak to, co jest na Odolanach. Dobrze, przechodzimy do odcinka wzdłuż Modlińskiej, bo ta trasa tramwajowa jest tak samo jak Pole Mokotowskie, realizowana ekspresowo, czyli 8-10 lat mniej więcej. Tak, to jest ekspresowo niestety. Ale tak, co my tu mamy? Tramwaj wzdłuż Modlińskiej będzie wyglądać następująco. Już nie jest brany pod uwagę w ogóle wariant, żeby jechał w tej orientacji, tylko faktycznie będzie jechać przez Stare Świdry. No i tak, tramwaj będzie przejeżdżać przez pętlę FSO. Jak? Tego na razie nie wiemy. Są różne dane po koncepcji, bo przebudowa całego węzła na Modlińskiej oczywiście będzie kosztowna, tutaj właśnie z trasą toruńską, bo trzeba się przedostać pod tą jezdnią, jeżeli trzeba będzie kopać tunel, lub po prostu budować w tym miejscu wiadukt drogowy, to będzie wymagało zamknięcia w tym miejscu jezdni, no i dosyć dużych kosztów samej budowy, no jak i również przebudowy tego jeszcze wiaduktu w tym miejscu. W związku z tym tramwaje się zbytnio nie kwapią do tego budowy, więc trochę po cichu chcą trochę zaszczędzić tych pieniędzy, gdyby puścić trasę tramwajową, o tak, tu na okrągło, właśnie tutaj i tu wyjechać dalej. No ominęłoby się cały węzeł przesiadkowy, nie można byłoby się przyciąć do autobusów, ale jaki problem z kiedy zaszczędzimy tyle pieniędzy? No nie muszę mówić, co sądzę na temat takiego myślenia. Ma być dobra przesiadka do komunikacji pozostałych, czy ma być tanio zrobione? Bo oczywiste jest, że ma być dobrze zrobione. Jak wyjdzie, to zobaczymy w przyszłości w pytaniu właściwie. Ale tak, jest planowane, czy tramwajowa pętla w tym miejscu, żaden FSO pozostanie, tego nie wiem, czy autobusa zostanie, tego też nie wiem, bo to na razie nie jest uwzględnione i ujawnione, bo aktualnie to jeszcze wszystko jest tutaj realizowane. W aktualnym etapie mamy przygotowania koncepcji, więc w związku z tym po prostu jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Realizacja tej inwestycji to 29-30 rok, czyli koniec właśnie finansowania. I sama trasa tramwajowa ma część inwestycji już gotowy, bo wzdłuż Modlińskiej były budowane jakiś czas temu nowe bezpośrednio wiadukty i mosty nad kanałem Żelańskim. W związku z tym wtedy powstały właśnie obiekty mostowe dla tramwaju przyszłego, żeby tramwaj sobie tutaj już mógł przejechać. I wzdłuż Modlińskiej w teorii jakieś miejsce jest pozostawione, no to tak podkreślam w teorii. No i tutaj bezpośrednio będą dwie odnogi w tym miejscu. Jedna odnoga będzie tutaj na razie tylko właśnie wzdłuż Pochociński do na razie tego miejsca, do PKP Żerań, daleko od P+R, spokojnie, nie bójcie się, że P+R będzie miał jakiś większy sens niż teraz na te 10 samochodów, nie, spokojnie, do tego się nie bójcie. Tramwaj dojedzie w to miejsce, więc to będzie w przyszłości możliwość dobrej przesiadki do autobusów dalej jadący w kierunku Białęki, czy dalej w kierunku Nieporętu. No i dalszy odcinek bezpośrednio przez te nowe osiedla na Starych Świdek, tu jest mnóstwo, wzdłuż właśnie tej ulicy tutaj Myśliwockiej, dojeżdżając do Ostrego Łuku, który tutaj jest nad aktualnej trasą tramwajowej do Winnicy. Te ostre łuki tutaj, które są zainstalowane, one są specjalnie zrobione, bo w przyszłości to jest po prostu planowane rozjazdy. W związku z tym tak to zostało zrealizowane, aby w przyszłości ten tramwaj tutaj mógł sobie na spokojnie wjechać w to miejsce. I tutaj są właśnie zrobione też wiadukty samej trasy mostu północnego, której wiem, że chcecie zrobić, żebym zrobił film, ale o tym jeszcze później. Natomiast tak, faktycznie tutaj się to połączy w jedną całość. I tak będzie wyglądać ta cała trasa na tym odcinku. Zapewni właśnie dojazd do tych nowych osiedli, do tego, co pozostało z dawnych fabryki domów na Stare Świdry. Spokojnie, te wszystkie tereny tutaj, właśnie w kierunku Wisły, w przyszłości będą dosyć mocno zurbanizowane. A jak ogłoszą, że ten tramwaj będzie budowany tak trochę głośniej, to słuchajcie, jak deweloperzy będą zasilać rączki w tym miejscu. Ja nie, od razu powiem, nie jestem za deweloperami, ale całkowicie ich rozumiem, że mogą trochę zarabić w ten sposób, a nie będę mówić, że chciałbym mieszkać przy takiej dobrej komunikacji, jaki jest tramwaj, bo jednak on jest całkowicie, nie powiedział, że przewidywany. No, może poza 20 na Bornerowy, który wiadomo, że jeździ jak jeździ. Dobrze, lecimy dalej, bo sam odcinek tutaj do PKP Żerań będzie w przyszłości przewidywać dalszy odcinek. Do tego miejsca powstanie do 2030 roku odcinek. Natomiast w przyszłości, dalekiej przyszłości, planowane jest połączenie Żerań Wschodni, PKP Żerań. Tak, połączymy cywilizację, połączymy Białołękę bezpośrednio z Brudnem. Słyszycie, to jest niesamowite. Tramwaj bezpośrednio z Winnicy do metro Brudno i dalej na przykład na Zieloną Białołękę.
prawda, że to brzmi jak całkowicie fikcja, a jednak tramwaje ogłosiły, że to jest planowane do 2050 roku. Od razu odpowiadam, jakie są problemy na całej trasie. Sama przebudowa pętli Żeleń Wschodniej jakiś czas temu była, ale to nie, umówmy się, to jest inwestycja zaplanowana na później, więc to nie jest problem. Przez Annopol dalej trasa tramwajowa musiałaby przejechać przez niedziałającą bocznicę PKP, a jakiekolwiek krzyżowanie się, konflikt z bocznicami PKP to jest od razu problem. Dalej tu jest jeden budynek, który faktycznie ma w tym miejscu nawet powiedzieć swoją działkę, więc jakby przycisnąć trochę ulicę Annopol, to może by się udało. No i chyba największy problem, jeden z dwóch, to jest tak, po pierwsze trzeba wybudować most nad kanałem żydańskim do tramwajów, może nawet z ulicą Annopol w tym miejscu, tego nie wiem, ale no most musiałby być tramwajowy co najmniej. Następnie nad tym kanałem, no i tutaj wzdłuż Pochocińskiej ulicy ta tramwaj już na spokojnie sobie przejedzie w miarę, podkreślam w miarę, bo tutaj też jest mało miejsca w tym miejscu, bezpośrednio na przykład pod Madewiską nie ma dużo miejsca, więc pewnie ten wiadukt też musiałby być przebudowany. No ale największym problemem mimo wszystko jest kolejna linia kolejowa. O ile może jeszcze jakoś byśmy się przecisnęli pod Warszawa-Żerań w tym miejscu, pod mostami, które się łączą właśnie z wiaduktem w tym miejscu nad Pochocińską, o tyle w tym miejscu nad tą częścią bardziej dla pociągów dalekobieżnych i towarowych, no już jest problem, bo tu miejsca nie ma. Trzeba całkowicie od nowa postawić most, jak i również wybudować tutaj po prostu przejazd dla tramwajów. Co to oznacza? Oznacza to politykę z PKP, czyli dogadywanie się, co jest aktualnie problematyczne, jak i również drugi problem, no trochę to kosztuje, tak? Już pomijając samo dogadanie, które by kosztowało dużo czasu, to jednak budowa przepustu przez linię kolejową trochę by kosztowała. Ale to, ile byśmy zyskali dzięki takiemu połączeniowi, jest duże. Duże by to miało znaczenie. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o ruch pasażerski faktycznie na tym odcinku. Bo połączenie bezpośrednio stąd, z Brudna, szybki dojazd do metra Młociny tramwajem jest dużą zaletą, której tak aktualnie nie ma. Sensownie, bo autobusy są, ale wiemy, że stoją w korkach na Toruńskiej. Połączenie bezpośrednio z Winnicy, czyli całej Białęki, szybkim dojazdem właśnie w kierunek Brudno, czy w przyszłości Zielona Białęka, też jest dużą zaletą. Ale jednak najważniejszą rzeczą, którą w tramwaju może po części interesować, to jest połączenie bezpośrednio zajezdni Annopol z tą częścią miasta. Bo w ten sposób nie tylko zajezdnia Żoliborz mogłaby obsługiwać te tereny Białęki i Tarchomina na podwodów, tylko również zajezdnia Annopol i tramwaje stąd mogłyby wyjeżdżać na te trasy tramwajowe. To jest coś, o czym się zapomina dla przeciętnego pasażera, ale o tym też trzeba pamiętać. W związku z tym o tym trzeba przypomnieć. Ta inwestycja, no, nie muszę chyba mówić, żadnych tras projektowych nie ma przy niej, realizowana po 29. Ale przed 25. rokiem. Dobrze, na koniec z planowanych inwestycji mamy tą oto i inwestycję. Nie wiem tylko czemu ją zbiętryskowaną. A, wiem czemu ją zbiętryskowaną. Z tego co pamiętam, w tych wszystkich koncepcjach w masterplanie nie było pokazanego. Znaczy, no było to pokazane, ale tego mało co było do widać. Natomiast tak, faktycznie pętla Winnica aktualnie jest tymczasowa. Nie muszę mówić, że sam odcinek tramwajowy do Winnicy był etapowany na milion etapów. Odcinki specjalnych, tymczasowych pętli były co parę przystanków, stare Świdry, Chomin Kościelny, Podwory, pętla Winnica. I to wszystko jeszcze nie jest gotowe. Jeszcze jest jeden mały odcinek. Bo tam, gdzie aktualnie dwójka zawraca, w przyszłości te tramwaje pojadą dalej do docelowej pętli Winnica z parkingiem P plus R, czyli z dobrym dojazdem bezpośrednio z Modlińskiej. Więc to, co teraz tu zbudowane w ramach przebudowy, połączenia Światowida z Modlińską, to nie jest ta inwestycja. Ta inwestycja, czyli połączenie Winnicy z docelową pętlą Winnicy, czyli Winnica P plus R, jest planowane na 2028 rok. I od razu dopowiadam, że to jakby to jest inwestycja tramwajów. Tramwaje przewidują na tą inwestycję tak mniej więcej, tak dobrze pamiętam, tutaj właśnie z tej części tramwajów. No to nie jest duża to nie jest właśnie duży koszt, jaki oni przewidują na realizację. O, to jest 10 milionów złotych. 10 milionów złotych zrealizować taki odcinek tramwajowy na tym odcinku z P plus R, to jest nierealne. Z P plus R musi się już dołożyć czy miasto, czy zarząd transportu miejskiego. Pewnie tak będzie, tak czy siak, ale tramwaje przewidują na tę inwestycję tyle z dofinansowania, które aktualnie dostali. Więc poczekamy. Poczekamy jeszcze najbliższe, no, dużo lat, zanim tramwaj na Winnicę, po jakichś 20 latach od zapowiedzi, planowania i tak dalej, będzie mieć docelową trasę. Już jakichś 20, 30 lat. Powiem wam tak.
całe moje życie czekam na ten tramwaj i chyba, nie wiem, będę mieć około 30 lat, aż w końcu go skończą budować, jak nie więcej. To jest strasznie długo budowana inwestycja. No, cieszę oczywiście, że tam już jeździ to wszystko, ale długo to powstaje. Dobrze, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o inwestycje, które są uwzględnione w funduszach do 2050 roku. Jeżeli chodzi o nowe trasy. Teraz przejdźmy do tras, które są nieumięte, a miały powstać nowe. To jest szybko, bo to jest jedna trasa, którą faktycznie mam tutaj uwzględnioną. Jeżeli jakieś trasy zostały jeszcze usunięte, których nie pamiętam, a były już tak bardziej zaawansowane, to mi powiedzcie. To jest głównie trasa Adama Branickiego w tym miejscu do Zapad. W sensie na razie miał powstać jego ten krótki odcinek bezpośredni tutaj. On jest całkowicie teraz nieumięty w planach. Tutaj właśnie przed chwilą sprawdziłem. Ten tramwaj miałby dojechać bezpośrednio tutaj do Pszczółkowej. No i w przyszłości w ogóle jechać do Zawad, tak? Ale to jest daleka przyszłość. Na razie ona jest nieumięta żadnym opracowaniem, więc to jest jeszcze dalsze. Natomiast tak, tramwaj ten tutaj został całkowicie wycięty. Ma to dwa plusy, znaczy to ma i plus, i minus. Plus jest taki, że może ta cała inwestycja po prostu powstanie stąd, bezpośrednio od miasteczka Wilanów, jako jedna cała inwestycja do Zawad. Minus, nie powstaje nic. No, także takie mieszane uczucia. To co odpowiadam w tym momencie, że wszystko, co jest ujęte w opracowaniu do 2050 roku, może się jeszcze zmienić. Inwestycje stamtąd mogą być wybudowane, mogą być zrealizowane, ale mogą też zostać porzucone, bo to jest tylko łącznie mniej więcej zarys tego, jak będzie budowane, jak będą budowane inwestycje w Warszawie tramwajowe czy metro. Natomiast również jakieś trasy tramwajowe mogą się pojawić nowe, bo pamiętajmy, że do 2050 roku, od teraz, to jest ponad 25 lat mniej więcej jeszcze przed nami, więcej niż 25 lat. Co to oznacza? Oznacza to, że Warszawa wtedy będzie zupełnie innym miastem, to się zmieni nie do poznania, więc to, co będzie aktualnie wtedy potrzebne do realizacji i potrzeb miasta, może się zupełnie zmienić z tym, co aktualnie jest planowane. Więc wiecie, to jest mimo wszystko przy wszystkich planowaniach inwestycji, to jest wydłużenie trochę z fusów, co faktycznie w przyszłości będzie potrzebne. Dlatego może ta trasa tramwajowa jeszcze w przyszłości wróci, bo Zawady na pewno będą musiały nią ubiegać. Tak samo jak teraz tramwaj na Zielonobiałękę. Dobrze, przejdźmy sobie na koniec, bo już wiem, że do Was dosyć długo gadam, do inwestycji, które są do przebudowy. I jest ich też parę. Po kolei, zaczynając od Alei Waszyngtona, która w tym miejscu ma swój odcinek. Aleja Waszyngtona jest aktualnie, jak dobrze wiecie, w Warszawie, przynajmniej może część z Was wie, jedyną trasą tramwajową, gdzie tramwaj jedzie po dwóch stronach ulicy, czyli po prostu się tramwaje rozjeżdżają i jeden tor jest po stronie prawej, drugi tor jest po stronie lewej, czyli po prostu jezdnia jest po środku. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że w teorii moglibyśmy usłyszeć z autobusu przez komunikat uważaj wysiadanie na torowisko tramwajowe. Minusem jest to, że aktualnie to tak trochę średnio spełnia wymagania, jeżeli chodzi o nowe normy drogowe. W związku z tym, o ile tramwaj na Wrocław będzie dobudowany tutaj w ramach tej aktualnej części Alei Waszyngtona, o tyle problemem jest to, że trzeba to przebudować. Tu jest konflikt i z konserwatorem zabytków, i z aktualnym zarządzeniem dróg, więc nowy projekt tejże trasy tramwajowej jest planowane zaprojektowanie tego do 2026 roku, a sama realizacja w 2029. Jaki tu widzicie problem? Realizacja w 2029 roku. No właśnie, nie ma problemu. Cała ta inwestycja modernizacji Alei Waszyngtona i tramwaju na Wrocław ma powstać w tym samym czasie. Więc to jest dobrze według mnie skomunikowanie, że tak to powiem po kolejowemu, jednej i drugiej inwestycji, aby nawzajem nie wykluczały się podczas budowy. Więc według mnie dobrze. Dobrze, że to jest realizowane jednocześnie. Dobrze, kolejna inwestycja, która będzie wyglądać i jest już aktualnie realizowana. Najdłuższa inwestycja modernizacyjna w Warszawie, która jest planowana w najbliższym czasie, to jest bezpośrednio obwodnica Śródmieścia. Od Ronda Żaby do Placu Zawiszy. Ta cała trasa tramwajowa jest przewidziana do modernizacji. I od kiedy, się spytacie? Od tego roku. Do kiedy? A no słuchajcie, to taka długa trasa. Od 2023 roku do 2032 roku ta cała inwestycja będzie modernizowana. Spokojnie, nie cała naraz tak długo, tylko etapami. Na razie pierwszy odcinek to jest bezpośrednio od placu, od Ronda Żaby. Znaczy tam Most Gdański, z tego co pamiętam, bo tam są jeszcze drewniane podkłady pod szynami. W związku z tym te odcinki będą robione etapami, tak? Więc tu jeszcze trochę sobie poczekamy, aż to wszystko będzie gotowe. Co ważne i co trzeba powiedzieć,
to jest to, iż pomijając przebudowę całego tego torowiska, dostosowaniu tych przystanków tramwajowych do aktualnych wymagań, standardów, zamontowaniu SIP-u i tak dalej, to na przykład tutaj bezpośrednio przed dworcem gdańskim jest zlikwidowany stary przystank tramwajowy, który w tym miejscu jest nieużywany, czy będą dobudowane w ramach tej przebudowy brakujące do zjazdy na rondzie Daszyńskiego. Od razu was studzę, tak, to będzie późno i to będzie realizowane bliżej tej daty końcowej, z tym, że nie aż tak bardzo blisko tej daty końcowej, bo planowana przebudowa Ronda Daszyńskiego pod nowy węzeł, czyli całej ulicy Towarowej, jest wtedy, kiedy będzie zamknięta linia średnicowa, kolejowa. Ponieważ wtedy pociągi, tramwaje nie będą i tak mogły przejechać Towarową, w związku z tym na spokojnie będą mogli realizować tutaj przebudowę Ronda Daszyńskiego. Ja też odpowiadam, że będzie więcej do zjazdów niż to możemy zobaczyć teraz na rondzie, bo będą i tu rozjazdy i nie pamiętam tylko w której orientacji, czy w tej będą też rozjazdy, nie będzie pełnej gwiazdki niestety. Może się w końcu jednak ogarną i zrobię pełną gwiazdkę, bo do planowania objazdu by się tutaj przydało. Na razie jednak to jest nieplanowane, chociaż jest planowana cała ta przebudowa tej inwestycji z dobudowaniem tych rozjazdów, których chwilowo teraz nie ma, a według mnie by się przydały do planowania na przykład trasy 11. Także tak, faktycznie to jest planowane. Przy okazji wtedy przypominam, że cały wiadukt towarowy podczas przebudowy średnicy zostaje zamknięty i po przebudowie może ponownie wrócą przejścia podziemne pod Towarową i z przystanków tramwajowych. Czy? To tego nie wiem, bo PKP jeszcze cały czas projektuje linię średnicową. Więc to będzie realizowane do 32 roku. Następny odcinek przebudowany i modernizowany to jest Aleja Jana Pawła II. Bezpośrednio od Alei Solidarności do pętli Piaskie. Też będzie dobrana odcinkami i samo tutaj, z tego co pamiętam, projektowanie będzie trwać do 2025 roku, a przebudowa będzie trwać 2027-2031. Co ważne, też co trzeba powiedzieć, to jest to, iż ona będzie dobrana oczywiście odcinkami i cały ten okres przebudowy nie uwzględnia już tego, co zostało zrealizowane, bo sama ta inwestycja jest realizowana od pętli Piaski bezpośrednio do pętli tutaj Kielecka. Ten odcinek bezpośrednio od Alei Solidarności do pętli Kielecka na Jana Pawła i dalszym odcinku jest według tramwajów już przebudowany. Czy się z tym zgadzam? Może się nie wypowiem, ale już podobno jest wszystko ładnie, pięknie i tak wspaniale itd. Dobrze, na koniec ostatni odcinek to jest Obozowa. I tak, Obozowa też podobnie jest przebudowana. Od pętli Koło do Płockiej, odcinek bezpośrednio od Płockiej do Wawrzyszewskiej jest już podobno gotowy. Ale podobno jest już nowa trasa na tym odcinku. Tutaj też jakiś czas temu były przebudowane rozjazdy bezpośrednio przy Zakładzie Energetyki. Według mnie powinien powstać brakujący rozjazd przy Zakładzie Energetyki, żeby w przyszłości tramwaje jednak zapasowo, awaryjnie mogły tu zawracać. Ale to na razie nie jest planowane. Planowana jest przebudowa ten odcinek Obozowej, który aktualnie wiemy, że ponad tragicznie nie ma ścieżki rowerowej, chodniki są beznadziejne i ogólnie ta ulica jest tematem sporów. Czemu faktycznie ona nie powstała? Czemu nie ma drugiego wiaduktu przy dewizjonu 303? No nie ma, to trudno. Ale planowane jest jednak, żeby to się zmieniło. W związku z tym torowisko tramwajowe na tym odcinku będzie przebudowane lata w 2029 roku, a same elementy projektowe będą robione w 2024 roku. Od Wawrzyszewskiej do pętli Koło. Czy będzie to realizowane w ramach przebudowy również całej ulicy? Tego wam nie powiem, bo nie wiem na ten temat nic, na razie nikt nie informuje. I tak mniej więcej wygląda cały proces przyszłej Warszawy. To wszystkie, te wszystkie inwestycje. Czy to powstanie? Czy tramwaj do Ząbek kiedyś będzie? Do Piaseczna? Czy do innych gmin podwarszawskich? Tego nie wiem, bo tramwaje pozawarszawskie do gmin podwarszawskich muszą być też realizowane po części przez gminy ościenne i one też muszą wyrazić chęć do takiej inwestycji. Ząbki wystąpiły jako pierwsza gmina o projekt takiej inwestycji, jednakże po tym jak dostali tam jakąś te studium pierwsze, się tematy to spłyną. Ja o tych inwestycjach poza warszawskich będę mówić, bo część takich tramwajowych jest zaplanowana i czemu nie jest realizowana, ale to będę realizować na przestrzeni tego roku w późniejszych miesiącach, bo jednak nie mam czasu do realizowania wszystkiego w tym momencie. Chcecie wiedzieć więcej na ten temat, a może porozmawiać i wymieniać się informacjami na temat tramwajów warszawskich? Zapraszam Was na grupę na Facebooku Co u tramwajów warszawskich. Link do niej w opisie i w karcie. Tam wysyłam zdjęcia z różnych inwestycji, które aktualnie są budowane i wymieniamy się nawzajem różnymi informacjami z czasu rzeczywistego, przeszłego i przyszłego. Ale mam nadzieję, że taki film, gdzie mniej więcej dosyć szczegółowo przewidziałem, opowiedziałem
jak będzie wyglądać tramwaj w 2025 roku warszawski. Wam się podobał? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo ja zawsze w weekend co tydzień przedstawiam Wam aktualne inwestycje i aktualnie co się dzieje w komunikacji miejskiej w Warszawie i ogólnie w Warszawie. Więc te wszystkie informacje, które tutaj pokazałem, jesteście z nimi na bieżąco. Też o inwestycjach tramwajowych, które aktualnie są realizowane, nagrywam filmy na bieżąco, czy niedługo się pojawi tramwaj na temat, film na temat tramwaju na Gocław. No i nie będę ukrywać, że ten film trochę mi zajął też na przygotowanie, bo zebranie tych wszystkich informacji, przejrzenie wszystkich dokumentacji, gdzie tramwaje będą wyglądać, jak będą wyglądać nowe trasy i tak dalej, trochę mi zajęło czasu, więc jak chcecie, żeby takich filmów było więcej realizowanych w lepszym stanie, to zapraszam też do wspierania. Co tu już nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro nie wiem, jaki będzie film, bo nie wiem, bo nie mam nic nagranego na zapas, poza jakimś tam filmem o CPK, czy tramwajem na Gocław. Ale nie wiem, czy wyrobię się na jutro z przygotowaniem tak dużych i potężnych filmów. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. No, to będzie się działo do 2050 roku. Cześć!